Panie trenerze, dzisiaj pierwszy dzień zawodów. Co pan może powiedzieć po tych pierwszych godzinach o poziomie tego tutaj w Kortoborze przedstawienia? Poziom bardzo wysoki się okazuje, bo jak nie patrzeć, nasze prognozy się sprawdziły. Mamy w tej chwili największy turniej w Europie w zapasach kobiet. Niestety Tallinn, który tak się promuje, pokazuje, jakie są wielkie zapasy. Nie, wielkie zapasy mamy tutaj w małym Boguszowie. Ilu zawodników stawiło się dzisiaj tutaj w sali i albo inaczej, ile drużyn z Europy przyjechało? Drużyn z Europy jest 18, w ogóle 18 państw, nie tylko z Europy, bo i ze Stanów. Samych klubów jako takich nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, dopiero jak zakończymy, że tak powiem, zawody, będziemy mogli to podsumować. Jest w tej chwili 300 dziewcząt. 300 dziewcząt praktycznie z całej Europy plus Stany. Także na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony. Dzięki temu wzrosł poziom sportowy. No, odpadło nam właściwie spora konkurencja, jeżeli chodzi o Europę w robieniu tego typu imprez. No, z różnych względów, czy to politycznych, czy powiedzmy społecznych. My przetrwaliśmy i to się sprawdza, że trzeba po prostu czasami tylko przetrwać. Rok do roku, jak pan ocenia poziom zawodów? On rośnie, utrzymuje się? Jeżeli chodzi o zeszły rok, który był po pandemicznym, że tak powiem, rokiem, to zdecydowanie jest zwyżka i to taka radykalna wręcz by powiedział. Tak jakby po prostu ludzie odżyli. Po prostu jest, można trenować, można żyć i można walczyć. Nie mówiąc o wygrywaniu. Dzisiaj rywalizacja indywidualna, a jutro klubowa. Czy tutaj jawi się już jakiś faworyt? Nie mam pojęcia. W tej chwili to jest wszystko tak wyrównane, że będziemy wiedzieć, kto drużynowo zwyciężył, bo robimy we wszystkich grupach wiekowych taką zbiorówkę i wtedy zobaczymy, który klub znajdzie się na podium.
macie Thank you.